Ja wiem, że ludzie w Polsce, ci, którzy mają dosyć, a większość ma już naprawdę serdecznie dosyć, bardzo chcą powierzyć swoje nadzieje i marzenia sile, która będzie sprawcza. Dzisiaj będziemy rozmawiali o naszym planie działań. O planie działań na dziś i na jutro, a nie o PiS-ie i nie o Kaczyńskim. Po pierwsze, nie ma spotkania, na którym ludzie by mnie nie pytali: okej, no wygląda na to, że macie szansę wygrać wybory, ale przecież oni wybory sfałszują. My musimy tego przypilnować i to w sposób niezwykle skuteczny. Bez naszego silnego wsparcia nie damy rady zabezpieczyć przed fałszerstwem wyborów w każdym lokalu wyborczym, w każdej komisji. Po drugie, potrzebujemy pełnej współpracy ze środowiskami niepartyjnymi. Następny punkt to realne, codzienne współdziałanie wszystkich partii opozycyjnych. Musimy starać się organizować wspólne działania tam, gdzie jest realna szansa osiągnięcia dzisiaj pewnego efektu. Po czwarte, jeśli będziemy razem działać z opozycją, to mamy realną szansę zmienić niektóre, przynajmniej niektóre decyzje w budżecie. Przede wszystkim radykalnie ograniczyć wydatki na władzę. Punkt piąty. Będziemy organizatorami 7 kongresów wytyczających ten plan na jutro. Po zwycięstwie, w które głęboko wierzę. Nie możemy zwątpić. Ja wiem, ile jest apatii, zwątpienia i smutku dzisiaj w Polsce. Rozumiem to, sam z tym walczę każdego dnia. Ale nie możemy zwątpić, bo przecież wierzymy w Polskę i w Polaków tak, jak zawsze wierzyliśmy. I ta wiara będzie źródłem waszej i mojej siły.